Właśnie napiszcie nam do ludziska, jak nas tam wybieracie jeszcze, bo ci, którzy mi pisali, ja wiem, że się powtarzam w tym temacie, no ale nie, strasznie chcemy to wiedzieć. No tu prowadzimy pewne modyfikacje sprzętowe, takie znaczne, więc no. Jak robimy jakieś... No to jesteśmy technicznie bardzo zainteresowani. Dobrym odbiorem, także... Możecie tam porównania jakieś robić też między innymi. Ciekawe, dalszy ci na SMS-a w... Bunio miał nam napisać, czemu Bunio miał nam napisać? Tak, coś na drugą, ale SMS-a w sprawie sygnałów decybelach od was. Jeżeli masz takie coś wyszło, że nie wymagaj od ludzi, bo kurczę... W ogóle ci nie zaskoczyć, no. W ogóle nikt ci nie napisze, no. Coś się zawiesili tutaj muzycznie. Coś się zawiesiłeś, no właśnie... Może też się zawiesili, to jakiś dzisiaj taki dziwny dzień jest. Ja nie wiem, czemu ty się zawiesiłeś, masz tyle utworu do wyboru i ten się zawiesiłeś, no. Przecież kurczę, może z cokolwiek nie klikniesz, to pewnie będzie niezłe. No, może tak nie jest. No nie, no, większość to jest dla mnie złe, ale już była... Zresztą może nie wszystko. Dobra, może zagramy troszeczkę ostrzej, tak żeby pobudzić. No, Dolores, wiem, że coś pisałaś, zaraz to tam, także spoko. Nic nie zginie w przyrodzie, przynajmniej u nas. Ja też nic nie ginie, tym bardziej. Zaznajomiłem się z treścią SMS-a. Dobra, zagramy ostrzej. Że już tak naprawdę nie ma, jaką kapelę dokładnie chodziło w tym SMS-ie, bo... Czytaj, leci baterek, bo ten... Chyba, że PRV. Nie PRV, tylko że było, że fajna kapela była i... Aha. Nie wiem teraz to bardzo o co... No ale musisz przyjść SMS na bieżąco, jak słyszysz coś fajnego, no właśnie myślę, że on napisze na bieżąco, tylko że może... Wiesz, opóźnienie jest, no nie? On... No to co ona słyszy, a to co my mówimy, i jeszcze to co pisze, także... To teraz musisz wykorzystywać technikę z wyprzedzeniem, czyli po prostu... Pisać na zaś. Tak, trafić akurat, może trafisz, że akurat zagramy ten kawałek, który ty miałeś na myśli wcześniej. Raczej nie sądzę, ale... No. Ludzie są zdolni tutaj. To co, lecimy z Rammsteinem. Rammstein, no dawno tego nie było. No, a kawałek okej. Super zasięg via Ether i via Net. Słucham was po prywatnym streamie kolegi DXR-a, który łapie was w Płocku, województwo małowieckie. Proszę dla Konrada, ML. Ha! Pozytywnie zaczynamy zadziwiać. Dzięki za SMS-y, za info. I pozdrawiam cały Płock, a w szczególności Konrada, który nas tam transmituje. W ogóle w szoku, co może nas tam słyszysz, są tutaj w tamtej okolicy, bo to jest to... No, swoją odbiera bezpośrednio z UKF-u, także z FM-u i to i jeszcze nas tam może słuchać. Także no ja wiem, że gratuluję dobrego wyboru, bo to akurat tak mi to ujął. A Kraków w zasadzie nie dostał drogi. Także no ale fajnie, no fajnie, że takie DX-y są osiągalne w ogóle i są tacy pasjonaci, którzy się zajmują w ogóle. Ludzie, którzy po prostu... Którzy to sobie tak lubią posłuchać czegoś, nie przez internet, bo przez internet to... No to żadna filozofia, ale filozofia, ale w takiej odległości i w takiej jeszcze tam w miarę dobrej jakości to w ogóle... No to słuchaliśmy, jak to brzmi, także całkiem da się zrozumieć, pewnie nie przez cały czas, no ale panie pokolenie tam słuchacza z Polska.